Bełchowie stoi wygaszony wektor DB z klockami w kierunku Łowicza. Kontenery bez loka stoją przy dworcu na stacji Bełchów, a na boku w kierunku Łowicza klocki. Nie wiem, co prowadziło te klocki od Łowicza, skoro tu wjechało na bok. Podatkowy jest podczepiony wektor DB. Lok jest wygaszony, a przy dworcu skład stoi bez loka, same kontenery. Nie wiem, co prowadziło. Pierwsza platforma PCC to chyba... Chyba jakaś składa musiała prowadzić CCTL albo CapTrain albo... Ta Cargo Unit. Prawie Bełchów zakorkowany. Tylko wolny jest jeden tor boczny, postojowy. No i ogólnie te dwa poprzelotowe w peronie. Tak już wiecie, jeszcze jeden towar tutaj. Za tym kontenerem to już będzie na 100% Bełchów zakorkowany. Wolne tylko dwa przelotowe. PCC platformy. To na pewno było ze starej wsi. Do Małaszewicz. Lok zostawił klocki w Bełchowie. Ten skład na pewno co stoi przed dworcem, na pewno to dojedzie do Małaszewicz. Który na razie nie pojedzie, bo skład bez loka. Ale ten też wykreślony pewnie przez dłuższy czas. Dwa kontenerowce na Bełchowie na razie. A wcześniej przejechało Laudy przelotem na Skierniewice. Gama. Skład zjeżdża w bok. To już Bełchów zakorkowany jest.
Taki oto fajny, ciekawy skład zjechał na stację Bełchów na bok platformy. Niemiecki wagon. Siódemka Cargo 1509. 26-20 rok data rewizji. No ciekawy ten wagonik. Flip Ełka. Siedemnaście. Siedemnasty flirt.